Cześć, witam na swoim kanale. Dzisiaj przy malinach. No, okres owocowania u mnie malin już się skończył, więc czas pomyśleć o ich przycięciu. I w tym roku będę przycinał maliny na stary sposób, czyli na butelkę. Od razu Wam powiem, że ja mam maliny, które owocują na pędach dwuletnich, dlatego też młode pędy, te, które wyrosły, takie jak tutaj. Ja to wszystko zostawię, bo mi to w przyszłym roku będzie owocować. Natomiast pozbędę się wszystkich pędów. No teraz jeszcze. Teraz dwuletnich, a zostawię wszystkie jednoroczne. Jak je rozróżnić? Ogólnie jeśli macie problem z rozróżnianiem pędów malin jednorocznych, dwuletnich, musicie spojrzeć na łodygę. Jednoroczne pędy, spójrzcie, tu są takie młode. Ładne, jeszcze zielone, nie zdrewniałe. Tu w rogach mają już zalążki pąków kwiatowych, które będą kwitnąć. Natomiast pędy, te, które owocowały w tym roku, spójrzcie, są już takie zdrewniałe. Mamy tutaj zaschnięte pąki kwiatowe. One już po prostu usychają. I w przypadku malin owocujących na pędach dwurocznych, tego wszystkiego musimy się pozbyć. W zależności od odmiany mogą być to pędy już zdrewniałe, mogą pomału drewnieć, ale ogólnie będą one się pozbywać już liści. I teraz spójrzcie, tu mamy pędy młode i ja te zostawiam, ponieważ mi na tych będzie najzwyczajniej w świecie malina owocować. Wszystko to zdrewniałe obcinamy na wysokości około 25 cm, czyli mniej więcej na wysokości zwykłej butelki po piwie. Dlatego ten sposób obcinania jest nazywany przez starszych ogrodników obcinanie na butelkę, ponieważ na takiej wysokości się gdzieś to tnie. Wycinamy wszystko to, co jest stare. Ja mam tutaj trochę pokrzyw porośniętych, trochę zielska. Należy uważać na to, żeby Was tutaj nie pokąsały osy, ponieważ one bardzo chętnie lubią przesiadywać właśnie w takich starszych gałęziach. Gdzieś tam jeszcze coś szukają sobie, jakieś końcówki owoców. I spójrzcie, druga rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, pędy stare, które już owocowały, one już zaczynają usychać, natomiast te, które będą owocować w tym roku, one są ładne, zielone. Dlatego też nie powinniście mieć najmniejszego problemu z odróżnieniem. Druga sprawa, że zawsze można spojrzeć na to, gdzie są zaschłe już owoce i te po prostu usuwamy. Tak więc ja obcinam resztę. Mam nadzieję, że ten film był dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji, do komentowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.